Dzień dobry wszystkim. Dostałam właśnie informację, że już jest nas 60 kilka osób, więc pozwolę sobie zacząć dzisiejsze webinarium. Ja nazywam się Karolina Janyczek, jestem jedną z koordynatorek w projekcie Szkoła dla Innowatora. Dzisiejsze webinarium jest webinarium wprowadzającym dla nauczycieli z grupy B w ramach projektu. Przypomnę tylko, że projekt Szkoła dla Innowatora jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie ze Szkołą Edukacji PAW i UW oraz Stowarzyszeniem WIZ z Radowa Małego. Natomiast partnerami wspierającymi jest firma Deloitte oraz Fundacja Zwolnieni z Teorii. Na początek kilka informacji technicznych. Jesteśmy w trybie webinaru. To oznacza to, że Wy słyszycie i widzicie nas, natomiast my Was nie. Więc jeżeli chcecie się z nami komunikować, możecie używać do tego czatu. Czat znajduje się na dole Waszych ekranów, jest tam ikonka czatu. Po naklikniętym na nią pojawi Wam się okno dialogowe. Jeżeli chcecie do nas wszystkich napisać, musicie zmienić opcję, która się tam Wam wyświetli z All Panelists na All Panelists and Attendees. Wtedy dopiero wszyscy zobaczą, że piszecie coś na czacie. Na czacie jest Kasia Dmitruk, która odpowie Wam w trakcie webinaru na pytania organizacyjne, jeśli się takie u Was pojawią, a także będzie zapisywała Wasze pytania merytoryczne, na które my odpowiemy pod koniec webinaru. Dlatego zadawajcie je już w trakcie trwania webinaru. Jeśli komuś przerwie połączenie z internetem, może wrócić na ten webinar, klikając ten sam link, który dostał w mailu po zarejestrowaniu się na webinar. To tyle informacji technicznych, a teraz chciałabym oddać głos Małgosi Stodulnej, która jest szefową działu Szkoły dla Innowatora. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie wiem, czy mnie widać. Mam nadzieję, że tak. Strasznie miło Was widzieć. Mówię oczywiście w cudzysłowie. My jako zespół projektu mieliśmy szansę zobaczyć, poznać Wasze koleżanki, Waszych kolegów, którzy byli na szkoleniu w Warszawie. Niestety dosłownie chwilę przed naszym szkoleniem musieliśmy je odwołać z powodu koronawirusa i znamy się tylko i wyłącznie zdalnie. Ale mam nadzieję, że jeszcze niedługo spotkamy się w rzeczywistości. Na razie na początku chciałabym przedstawić cały zespół. Chcemy Wam się pokazać, poznać się, przedstawić opiekunów projektu i osoby zaangażowane w jego realizację, bo to z nami będziecie mieli w sumie najwięcej kontaktów. Szkoły w projekcie są podzielone na obszary. Cztery szkoły w miarę blisko siebie położone geograficznie tworzą jeden obszar i jednocześnie są też tymi samymi grupami szkoleniowymi, czyli część nauczycieli z czterech szkół tworzy jedną grupę szkoleniową, część nauczycieli z tych samych czterech szkół tworzy drugą grupę szkoleniową. Czyli w ramach jednego obszaru mamy cztery szkoły blisko siebie, którymi opiekują się ich opiekun bądź opiekunowie. I chciałam właśnie te osoby Wam przedstawić, bo to są ludzie, z którymi już teraz najwięcej korespondujecie, najwięcej macie kontaktu i pewnie tak będzie w przyszłości, podobnie jak z trenerami. Obszarem pierwszym na mapce widzicie wszystkie szkoły, które są w ramach Szkoły dla Innowatora. Zaznaczone na niebiesko jest właśnie obszar pierwszy i obszarem pierwszym opiekuje się Ewa Jajszczyk. Ewo, przedstawisz się? Tak. Dzień dobry, nazywam się, nie wiem czy mnie widać. Dzień dobry, nazywam się Ewa Jajszczyk, opiekuję się szkołami z Bakałarzewa, Białegostoku, Ostrudy i Elbląga. Dzięki. Kolejny jest to obszar drugi, również cztery szkoły. Opiekuje się tym obszarem dwóch panów, Artur Krupiński i Rafał Auszkoda. Dzień dobry Państwu, nazywam się Artur Krupiński, jestem opiekunem szkół z Dębicy, z Poznania, Świnoujścia i Podmokli Małych.
Rafale, pokażesz się? Dzień dobry, nazywam się Rafał Szkoda, jestem drugim z opiekunów obszaru drugiego Szkoły Poznań Podmokle Świnoujście Dębice, jak kolega wspomniał. Dziękuję. Dzięki. Kolejny obszar, czyli obszar numer 3. Tutaj też widzicie cztery szkoły wyróżnione kolorem niebieskim. Opiekuje się znana już, widziana dzisiaj, Karolina Janeczek. Cześć wszystkim, Karolina Janeczek. Moje szkoły to Łódź, Warszawa, Mińsk Mazowiecki i Łask. Dzięki. Obszar czwarty, też już podświetlony, to z kolei znajduje się pod opieką Kasi Dmitruk. Dzień dobry, pozdrawiam nauczycieli z Rogolina, Rzeszowa, Mińczarowej i Lublina. To już też część w czacach, widać, że część tych szkół już jest z nami. I obszar ostatni, piąty, ale nie tak samo ważny jak wszystkie pozostałe, opiekuje się nim Paulina Chrostowska. Dzień dobry wszystkim. Tak jak Gosia wspomniała, ja się nazywam Paulina Chrostowska, opiekuję się obszarem piątym, w skład którego wchodzą szkoły w Brzegu, w Kamienicy, w Szprotawie i w Zadrożu. Dzięki. To jest zespół opiekunów, to są osoby, z którymi będziecie się bezpośrednio kontaktować, z którymi już się kontaktujecie, ale oprócz tego wspiera nas dzielnie Magdalena Bogusławska, która jest kluczową ekspertką merytoryczną w projekcie, opiekuje się naszymi ekspertami oraz przygotowuje programy wsparcia dla Was. Magdo, pokażesz się, powiesz kilka słów. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszę z tej sposobności wspólnej pracy i naprawdę bardzo wiele sobie obiecuję po tym projekcie i bardzo czekam na to, byśmy mieli okazję spotkać się na żywo. Wszystkiego dobrego i ciekawego dzisiejszego spotkania. Dziękuję. Ja zaraz oddam głos. Zaraz oddam głos Jędrzejowi Witkowskiemu, który jest prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest również przewodniczącym Rady Programu Szkoły dla Innowatora i spiritus movens tego projektu w sumie. Spotkam się z Wami jeszcze na końcu po prezentacji Jędrzeja. Opowiem kilka słów o strukturze organizacyjnej projektu i o najbliższych planach na kilka najbliższych miesięcy, co dla Was oferujemy. A ja teraz kończę i oddaję głos Jędrzejowi. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać. Karolina, chyba musisz wyłączyć swój ekran, żebym ja mógł włączyć swój. Już pokazuję Państwu, zaczynam prezentację, która posłuży mi, żeby Państwu opowiedzieć o projekcie. Okej, wszystko powinniśmy teraz wiedzieć. Ja też się oczywiście bardzo cieszę, że się możemy spotkać. To jest takie spotkanie szczególne również dla nas, bo tak jak mówiła Gosia, planowaliśmy spotkanie w zupełnie innym formacie. Chcieliśmy tak jak z Państwa koleżankami, kolegami spotkać się również z Państwem w realu. Mamy też taką świadomość, że te ostatnie tygodnie były dla Państwa, dla nas zresztą również tygodniami trudnymi. Ogrom pracy za nami, a teraz już widzimy od dzisiaj, że wiele pracy też takiej w formule właśnie zdalnej przed nami. Mamy też taką świadomość, że zdecydowana większość z Państwa na pewno, a być może nawet wszyscy, pracowaliście przez ostatnie tygodnie znacznie więcej niż dotychczas, bo ta edukacja zdalna, której musieliśmy się wszyscy nauczyć, po prostu wymaga od nas większego nakładu pracy, a projekt Szkoła dla Innowatora ma wspierać Waszą pracę, a nie stanowić dodatkowego obciążenia. Dlatego przez te pierwsze tygodnie zdecydowaliśmy się wstrzymać nasze działania. Teraz wiemy już, że sytuacja potrwa dłużej, przynajmniej do 24 maja, ale zapewne dosyć prawdopodobne jest to, że już w tym roku nie wrócimy do szkół w takiej zwykłej formule poza egzaminami być może. Dlatego chcemy wrócić do Państwa i powoli rozpocząć te działania, które mieliśmy zaplanowane, które zainicjowaliśmy. Rozpocząć, ale oczywiście w zupełnie innym formacie, bo tego wymaga sytuacja. No i z taką dużą uważnością na tę zmienioną sytuację. My oczywiście wymyślaliśmy ten program wtedy, kiedy szkoła wyglądała inaczej. Teraz Państwo inaczej pracujecie, my też inaczej pracujemy, więc będziemy się starali dobrać
pod uwagę, ale mimo wszystko chcielibyśmy dzisiaj Państwu o tym projekcie opowiedzieć. Tak jak powiedziała Gosia, będziemy odpowiadali na pytania, które Państwo zadajecie w czacie. Łatwiej będzie nam to robić na końcu prezentacji, a nie tak co chwilka, więc proszę o chwileczkę cierpliwości, jeśli chodzi o pytania. Od razu też zastrzegę, że nie damy tutaj wszystkich odpowiedzi odnośnie konkretnych działań i szczególnie harmonogramu, bo one są oczywiście w całości skorelowane z tym, jak będzie zmieniała się sytuacja epidemiczna, epidemiologiczna w kraju. Ale też od razu chciałbym uprzedzić, że na pewno nie będziemy tutaj wymagali od Państwa nadrobienia tego straconego czasu, nadgonienia, że mamy świadomość, że ta sytuacja jest inna, że musieliśmy wstrzymać działania, więc też na pewno nie będziemy tutaj popędzali, udając, że da się zrobić wszystko to samo, co zrobilibyśmy, gdyby tej przerwy i tego, tej kwarantanny czy parakwarantanny nie było. Także tutaj chciałbym też Państwa pod tym kątem uspokoić. Normalnie w czasie tej prezentacji w realu byśmy zapraszali Państwa do rozmów w parach i zadawania pytań online, znaczy nie właśnie nie online, tylko face to face, a tutaj takie będziemy mieli namiastki interakcji, więc będziemy się posługiwali co kilka slajdów takimi ankietami, żeby zobaczyć, trochę usłyszeć Państwa głos, to będzie taka nasza namiastka interakcji i taka druga forma interakcji to właśnie będą zadawane pytania na czacie. Zachęcam też nie tylko do zadawania pytań na czacie, ale też do dzielenia się swoimi komentarzami. Wszystkie te komentarze będziemy i w czasie samego spotkania czytali i analizowali, ale też na pewno po spotkaniu. Ja mam przed sobą tylko prezentację, którą Państwo widzicie, więc nie widzę tego czatu tak teraz, ale Kasia, tak jak mówiła wcześniej, Karolina będzie pomagała nam tym czatem zarządzać. Prezentacja podzielona jest na kilka elementów. Opowiem o idei projektu, potem o ścieżce szkoły w projekcie, o tym, jakie wsparcie dla Państwa przygotowaliśmy, jak to wsparcie się w obecnej sytuacji będzie zmieniało oraz na końcu o zadaniach nauczyciela. A punkt piąty, co dalej w takim najbliższym terminie, to już będzie punkt, który przedstawi Gosia, która powie o tym, co nas czeka, co dla Państwa przygotowaliśmy jeszcze w tym okresie, kiedy szkoły będą pracowały zdalnie. Mamy nadzieję, że to zaspokoi taki pierwszy głód informacji. Docierały do nas takie sygnały, że Państwo też chcecie wiedzieć, że macie wątpliwości, czy w ogóle jesteście w tym programie, więc chcielibyśmy na te pierwsze pytania odpowiedzieć i zaspokoić tę ciekawość. Ciekawość jest zresztą jedną z kompetencji, które chcielibyśmy w tym programie rozwijać. Przechodzimy zatem do prezentacji o idei projektu na początku. Projekt Szkoła dla Innowatora jest konsekwencją raportu, którego okładkę widzicie Państwo na slajdzie. Można go bardzo łatwo znaleźć w internecie. Wiem, że część z Państwa już patrzyła na ten raport, przygotowując swoją aplikację swojej szkoły. Natomiast warto rzucić okiem, to jest raport, który pokazuje, w jakim stopniu polski system edukacji i polskie szkoły już teraz kształcą kompetencje proinnowacyjne, a w jakim zakresie mogłyby kształcić. Ten raport kończy się taką konkluzją, którą można byłoby skrócić do takiej frazy edukacja głupcze. I dla nas jako osób zajmujących się edukacją, dla Państwa jako nauczycieli, to nie jest oczywiście żadną niespodzianką, bo autorzy raportu konkludują, że to edukacja i kompetencje, które można nabywać w szkole, są kluczem dla rozwoju polskiej gospodarki i stąd dlatego właśnie to Ministerstwo Rozwoju jest inicjatorem tego projektu. Raport Szkoła dla Innowatora właśnie składa się z takich trzech elementów: diagnozy, rekomendacji i listy kompetencji proinnowacyjnych. I jeśli mówimy o rekomendacjach, to takie trzy kluczowe, które tam są, to jest, dotyczą tego, że inne muszą być, inne niż standardowe muszą być metody nauczania, metody oceniania oraz znacznie większy powinien być taki stopień kontaktu szkoły ze światem zewnętrznym. I my między innymi takie propozycje chcielibyśmy Państwu zaproponować ze świadomością, że w Państwa szkołach już bardzo wiele takich inicjatyw, które rozwijają kompetencje proinnowacyjne, się wydarza, bo wiemy to z Państwa aplikacji, w których wpisywaliście swoje szkoły i swoje motywacje,
że mamy taki komfort tutaj pracy ze szkołami, które już naprawdę bardzo dużo osiągnęły i też dajemy taki sygnał, że my jesteśmy tego świadomi, że tutaj zamierzamy razem z Państwem rozwijać ten potencjał, który też już w tych szkołach jest. Założenia naszego projektu, projektu pilotażowego, projektu, który jest takim studyjnym troszkę projektem, o w ten sposób powiem, to są następujące. Jego celem jest wprowadzenie w szkołach zmian, które sprzyjają systematycznemu rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych i to jest ten komponent projektu, który Państwa najbardziej dotyczy, ale jednocześnie w tym projekcie mamy wypracować rekomendacje, które pozwolą podobnym tropem czy podobną drogą pójść kolejnym szkołom, które zechcą na taką ścieżkę wejść. To jest właśnie pilotażowy, laboratoryjny projekt, 20 szkół. Jak spotkaliśmy się w marcu w tak zwanym Realu, to witaliśmy się brawami nawzajem. Tutaj nie bardzo jest taka możliwość, żeby brawami się powitać, ale no, bardzo nam zależy na tym, żeby wszystkie Państwa szkoły się czuły w tym projekcie zauważone, docenione i zaopiekowane. Będziemy się starali, żeby wszystkie nasze kontakty z Państwem dawały Państwu takie poczucie, że doceniamy, zauważamy i chcemy razem z Państwem pracować nad rozwojem tego, co wartościowe już w Państwa szkołach się wydarza. Ważny komponent jest taki, że chcemy, żeby ten projekt był też takim głosem nauczycieli i dyrektorów skierowanym do ministerstw. To jest projekt finansowany ze środków europejskich, ale jakby z taką rządową sankcją niejako. I mamy na końcu tego projektu sformułować rekomendacje. I chcielibyśmy, żeby to była taka okazja, żeby głos nauczycieli, głos dyrektorów był przez ministerstwa usłyszany. My nie możemy oczywiście dać żadnej rękojmi, co się stanie z tym głosem, bo nie mamy aż tak długich rąk, ale zależy nam na tym, żeby, ponieważ często ten głos nie jest wystarczająco mocno usłyszany i często te reformy, które są wprowadzane, nie są wystarczająco przemyślane i skonsultowane ze środowiskiem nauczycielskim i środowiskiem dyrektorów. Więc chcemy, żeby tak było przynajmniej w tym projekcie. To, co możemy zrobić, to jest zadbać o to, żeby Państwa głos do ministerstwa dotarł i postaramy się to przez te najbliższe 2 lata zrobić, właśnie budując na tym doświadczeniu, które przed nami. Powiedziałem o kompetencjach proinnowacyjnych i tutaj mamy taką mapę tych kompetencji. To jest mapa zrobiona przez profesora Fazla Gicia, który jest głównym autorem raportu Szkoła dla Innowatora. My te kompetencje, których jest 18 na mapie, podzieliliśmy na 5 grup. Samodzielność myślenia, współpraca, rozwiązywanie problemów, liderowanie i zarządzanie sobą. Będziemy o tych kompetencjach mówili na warsztatach. Będzie można się z nimi zapoznać albo w formie jakichś webinariów, ale też na pewno, jak już będziemy mogli się spotkać w realu, to też będziemy do tego wracali. Każde z tych kategorii my podzieliliśmy, inaczej, te 18 kompetencji podzieliliśmy na 5 kategorii. Tutaj Państwo widzicie zarówno kategorie, jak i elementy składowe. Tutaj są i takie kompetencje, które już od dawna w takiej narracji o tym, czego szkoła uczy, występowały, jak chociażby współpraca. Od dawna wiemy, kształcimy współpracę, ale są też takie kategorie nowe. Ciekawość, wytrwałość, improwizacja. Więc to są takie elementy, które w przekonaniu autorów raportu też szkoła mogłaby i powinna rozwijać, ale do tej pory może w niewystarczającym stopniu to robi. Pytanie, czy są to kompetencje, bo to słowo innowator kojarzy nam się z kimś takim wyjątkowym. To, co jest jedną z takich dużych wartości tego projektu, to jest to, że on zakłada, że te kompetencje potrzebne są wszystkim ludziom i że chcemy wszystkich uczniów i wszystkie uczennice
uczyć tych kompetencji, u nich te kompetencje rozwijać, a nie pracować z jakimiś najzdolniejszymi, najfajniejszymi, tymi, którzy sobie najlepiej w szkole radzą. I to jest taki w sumie cennym, ważnym dla nas tutaj w Centrum Edukacji Obywatelskiej elementem, że chcemy, żeby to było zestaw kompetencji, z którym w miarę możliwości wychodzą dzieciaki, kończąc szkołę. I teraz taka pierwsza, mam nadzieję, że to się uda, pierwsza interaktywna forma. Poproszę Paulina o wyświetlenie ankiety. To jest ankieta z pytaniem o to, która z tych kategorii kompetencji, które Państwo widzicie tutaj na tym slajdzie, którą z tych wiązek kompetencji chcielibyście Państwo w pierwszej kolejności rozwijać u swoich uczniów. Więc zapraszam do oddania swojego głosu. Paulina pokazuje mi takie wielkie OK, co sugeruje, że być może Państwo widzicie dobrze tę ankietę. I za chwilę potrzebujemy dosłownie chwilki czasu, żebyście Państwo zagłosowali. I Paulina za chwilę ją zakończy. No i będziemy mieli taki wgląd wstępny chociażby w to, jak rozkładają się Państwa zainteresowanie i preferencje w tym zakresie. Dobra, Paulina pokazuje, żebym jeszcze mówił, ponieważ Państwo jeszcze odpowiadacie na pytanie. Ja mogę oczywiście mówić, ale może po prostu poczekamy tak z 5-6 sekund jeszcze. To jest oczywiście ankieta anonimowa. Traktujemy je jako takie wskazówki też do dalszego rozwijania tej koncepcji przygotowywania szkoleń dla Państwa. O, no proszę, to jest dosyć zaskakujące, że jest tak jednoznaczne chyba, w cudzysłowie mówię, zwycięzca. Państwo widzicie, prawda, teraz tę ankietę, super. Prawie połowa z Was przede wszystkim samodzielność myślenia. To jest ciekawe, będziemy o tym pamiętali przygotowując warsztaty, może też i kolejne spotkania, że to jest taka pierwsza Państwa preferencja. Zaskakujące, że też liderowanie ma tylko jedno wskazanie w sumie, 2%, czyli jedno z 50 osób tylko wskazała liderowanie. To ciekawe, to pewnie taki materiał do przedyskutowania na warsztacie, również ciekawe. Rozumiem, że będziemy mieli te wyniki zapisane, więc spokojnie zamykam sobie tę część. OK. To jest kompetencje proinnowacyjne, to jest taka kanwa dla tego projektu. I teraz jak myślimy sobie o tych kompetencjach, to zadajemy sobie pytanie, czego potrzebujemy, żeby te kompetencje kształcić. No i są takie dwa podejścia sobie zdiagnozowaliśmy, zarysowaliśmy do kształcenia kompetencji. Że moglibyśmy te kompetencje kształcić w postaci takiego intensywnego kursu na innowatora, ale tak zupełnie szczerze, takie kompetencje jak wytrwałość, improwizacja, ciekawość, współpraca, to jesteśmy bardzo, bardzo głęboko przekonani, że nie da się ich w trakcie jakiegoś kursu, serii zajęć pozalekcyjnych nabyć i wytłumaczyć, bo nabywanie tych kompetencji powinno naszym zdaniem być kształtowane przez całe to doświadczenie szkolne. Dlatego nie chcemy Państwu proponować robienie kursu na innowatora, który składa się z jakichś tam, nie wiem, zajęć pozalekcyjnych, które dodatkowo obciążają tę obciążoną już i tak klasę siódmą, tylko raczej chcemy mówić o tym, że w jakiś sposób systematyczny to szkoła musi podlegać ewolucji, tak żeby nie było takiej sytuacji, że budujemy odwagę na jednym przedmiocie albo na jakichś zajęciach pozalekcyjnych, ale potem na innym przedmiocie uczymy w taki sposób, że tej odwagi zaczyna nam brakować. Więc raczej, a czy zdecydowanie idziemy w kierunku szkoły dla innowatora, a nie kursu. I tutaj właśnie na tym slajdzie troszeczkę tę myśl rozwijamy właśnie z takim przekonaniem, że to całość doświadczenia szkolnego musi stać za tymi właśnie kompetencjami. I teraz co właśnie w szkole mogłoby się zmienić i z naciskiem na mogłoby, a nie musi, żeby szkoła była taką przestrzenią, w której kompetencje w ten sposób są rozwijane. I kilka takich punktów, trzy najważniejsze podkreśliłem.
Wydaje nam się, że żeby mówić o takim systematycznym rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych, to musimy w ogóle zacząć od takiego przemyślenia i do takiej dyskusji. Państwa też zaprosimy w ogóle o tym, jaka jest rola szkoły obecnie, może szczególnie teraz w czasie edukacji zdalnej, ale w ogóle też szerzej, jaka jest rola szkoły w mierzeniu się z wyzwaniami współczesności. Dalej to, co jest takim koniecznym obszarem zmiany, to są w naszym przekonaniu wewnątrzszkolne relacje. A taką emanacją, przykładem wewnątrzszkolnych relacji są metody nauczania, praktyki pracy nauczycieli i sposoby oceniania. To jak mówimy o relacjach tak abstrakcyjnie, to w praktyce na to się powinny te relacje przekładać. No i to jest oczywiście obszar pracy z dyrektorami z Państwa szkół. No to jest charakter szkolnego przywództwa, czyli to jaką rolę odgrywa dyrektor, w jaki sposób dyrektor, dyrektorka wspierają Państwa pracę jako nauczycieli i tak dalej. A potem w kolejnych krokach właśnie i organizacyjne formy pracy, i przestrzeń, i narzędzia, i programy, to są te rzeczy, które już na takim niższym poziomie, bardziej operacyjnym mogą się w szkole zmieniać. I będziemy Państwu starali się pokazać przykłady, inspiracje z tych różnych kategorii. Ale właśnie, tak jak zastrzegam na samym początku, mamy świadomość, że bardzo wielu z Państwa szkół już wiele tych zmian zaszło, czy też zachodzi. Mamy też świadomość, że jak mówimy o takich całościowych zmianach w szkole, to ich się nie wprowadza przez 4, ani przez 8, ani nawet przez 20 miesięcy. To są dłuższe procesy. W związku z tym zapraszam Państwa do tego, żeby traktować ten slajd jako takie możliwe obszary zmiany, zmiany, do których może, ale na pewno nie musi dojść, bo chcielibyśmy, i to jest taka zasada autorstwa, którą sobie postawiliśmy, chcielibyśmy, żebyście to Państwo ze swoimi koleżankami, kolegami i dyrektorami mieli bardzo istotny wpływ na to, co ten projekt Wam da i co dzięki temu projektowi chcecie osiągnąć. Znaczy sami Państwo sobie, i mówimy to z taką pełną odpowiedzialnością, sami Państwo sobie wyznaczycie cel własnego udziału w tym projekcie. My opowiemy o tym, jak możemy wesprzeć, co możemy Wam zaoferować. Natomiast to od Państwa będzie zależało, w jakim swoim zakresie. Chcemy Wam dać tyle przestrzeni, ile będziecie potrzebowali, ale też nie zmuszać do tego, czego nie będziecie chcieli robić. Znaczy będziemy na przykładzie narzędzi, które opracowujemy w projekcie, będziecie Państwo mogli skorzystać z tych narzędzi, które opracowujemy, będziecie mogli je adaptować, będziecie mogli stworzyć własne narzędzia, ale gdzieś dla tych z Państwa, którzy będą chcieli na przykład tylko skorzystać z tego, co my opracowujemy, to też jest taka możliwość. Więc ten program nie zmusi Was do zrobienia X, Y, Z, niezależnie od tego, czy Wam się to podoba, czy nie, albo niezależnie od tego, czy uznajecie to za sensowne, czy też nie, tylko raczej będzie to program, w którym pokażemy inspirację, chcemy pokazać inspirację i powiedzieć Państwu, wybierzcie z tego, co zobaczyliście, to, co dla Was ma największy sens, to, w czym Wy się czujecie pewnie i spróbujcie to zastosować, przetestować w pracy ze swoimi uczniami, więc też do minimum będzie ograniczone jakaś sprawozdawczość, udowadnianie, mam nadzieję, że dobrze odmieniłem, tego, co się w tym wydarzy. Wiemy, że szkoła jest przeciążona biurokracją z bardzo różnych powodów. Ostatnią naszą intencją jest to, żeby się do tego przeciążenia dokładać, więc nie będziemy tego robili i to zobowiązanie też traktujemy bardzo poważnie. Z niczego tutaj Państwa nie chcemy rozliczać. I też trochę kontynuując to, co powiedziałem, drugi wątek taki, że jesteśmy przekonani o tym, że szkoła dla innowatora to nie jest szkoła, którą da się zrobić według jakiejś konkretnej recepty. Istnieje bardzo dużo różnych szkół dla innowatora, więc my będziemy pokazywali różne możliwości, całą paletę możliwości, tak to widzimy, a Państwo będziecie z tego wybierali to, co dla Was będzie działało najlepiej, a będą tę paletę możliwości prezentowali Wam praktycy. Znaczy to nie będzie program oparty o jakąś akademicką, teoretyczną wiedzę na temat tego,
jak szkoła mogłaby wyglądać, tylko to będzie program budowany przez praktyków, przez nauczycieli i byłych nauczycieli, dyrektorów i byłych dyrektorów. To oni będą zresztą prowadzili dla Państwa warsztaty stacjonarne, wtedy kiedy będą one już możliwe. Komponenty projektu, jak one wyglądają? Patrzę tutaj na zegarek, żeby nie przedłużyć naszego spotkania, bo wiem, że jest piątek po południu jednak, koniec końców, więc musimy też to szanować. Komponenty projektu. Takie dwa najważniejsze dla nas elementy to jest wsparcie dla nauczycieli i wsparcie dla dyrektorów. I o tym za chwilkę będę mówił, to jest i wsparcie i szkoleniowe, i takie doradcze, konsultacyjne. Ale oprócz tego, i to pewnie Państwo wiecie, projekt zakłada, że będziemy mogli wesprzeć Państwa szkołę finansowo w rearanżacji i doposażeniu szkół. O tym też kilka słów powiem, ale to jest istotny element. Dalej będziemy tworzyli narzędzia edukacyjne, zarówno przykłady narzędzi, jak i instruktaże, jak takie narzędzia własne tworzyć. No w oczywisty sposób są zajęcia w szkołach, które Państwo będziecie prowadzili, my będziemy podpowiadali, pomagali w tym zakresie, jak je też prowadzić w trochę inny sposób. Okej. Jak wyłączył się internet w moim komputerze, to zobaczyłem pytanie, czy będziemy też się inspirowali przykładami poza systemem edukacji. Tak, właśnie wycieczki i spotkania edukacyjne będą taką okazją do sięgnięcia do różnych innowacyjnych i przedsiębiorstw, i do uczelni, które w ciekawy sposób działają. Więc będziemy mogli spotykać młodzież z Państwa szkoły i taką mam intencję, żeby to były spotkania w szkołach częściowo, żeby też nie tylko ta siódma klasa jedna, ale też więcej osób mogło w nim wziąć udział, żeby spotykać ludzi, młodych ludzi z ciekawymi osobami, właśnie z innowatorami, którzy no właśnie odnieśli jakiś sukces, realizują swoją pasję, jednocześnie zmieniają świat wokół siebie, więc będziemy się starali to robić. Projekt ma też takie dwa komponenty dotyczące diagnozy, czyli diagnozę kompetencji uczniów i diagnozę kompetencji nauczycieli, a raczej takie standardy kształcenia nauczycieli. I to jest taki komponent, który ma być potem taką formą rekomendacji dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast ta część diagnozy kompetencji uczniów to będą narzędzia nietestowe, czy cały czas powinno być chyba dobrze widać prezentację. Tak, powinno to być. Okay. To nie będą żadne testy, absolutnie, tylko raczej takie narzędzia, które Państwu pomogą obserwować to, jak zmieniają się kompetencje uczniów, bo też od testowania chcielibyśmy tutaj maksymalnie odchodzić. Okej, o ścieżce szkoły opowiem teraz. Muszę troszeczkę przyspieszyć, ale będę się starał tutaj zgodnie z planem wszystko powiedzieć. To jest slajd troszeczkę przerobiony w stosunku do tego, co było w marcu, bo wiemy, że tego harmonogramu marcowego nie uda nam się jeden do jednego zrealizować. Ścieżka szkoły w projekcie wyobrażamy sobie w taki sposób, że w kroku pierwszym zapraszamy Państwa do zapoznania się z różnymi materiałami, pokazujemy inspiracje, takie metodologiczne, metodyczne, dydaktyczne i za chwilę o nich więcej opowiem i zachęcamy Państwa do eksperymentowania z nimi. Zakładaliśmy, że ten krok zakończy się szkołą letnią, czyli na początku lipca, ale już wiemy, że nie uda nam się w taki sposób tego zrealizować. W związku z tym wiemy, że ten krok pierwszy, w którym zaprosimy Państwa do zbierania inspiracji i eksperymentowania, przeciągnie się nam na kolejny rok szkolny. Krok drugi to będzie właśnie już na podstawie tych inspiracji i konkretnego planu, który Państwo sobie ułożycie, to będzie krok wdrażania zmian w pracy z wybraną klasą, który będzie trwał w przyszłym roku szkolnym, ale prawdopodobnie też on się rozciągnie na kolejny, na pierwszy semestr przynajmniej kolejnego roku. I trzeci krok, to chcielibyśmy Państwa zaprosić do tego, żeby na podstawie wniosków z pracy z tą jedną klasą siódmą zastanowić się wspólnie, jakie zmiany szersze niż tylko dla tej siódmej klasy moglibyście i chcielibyście w swojej szkole wprowadzić. Więc tak staramy się naprawdę kroczek po kroczku budować ten proces, nadbudowywać, bo wiemy, że rewolucje
zwykle kiepsko wychodzą albo rzadko wychodzą w ten sposób. I teraz troszeczkę głębiej zapraszamy Państwa, żeby spojrzeć na to. Ten pierwszy krok to miały być dwa pierwsze elementy, które teraz są na tym slajdzie, czyli przygotowanie do prowadzenia zmian, inspiracja, refleksja, praktyki, metody oraz taki komponent doposażenia i rearanżacji przestrzeni. Teraz wiemy, że z uwagi na to, że szkoły pracują w zupełnie innym trybie, te dwa etapy nam się zleją i będą prowadzone troszeczkę równolegle. To znaczy, że część z Państwa już jest, Państwa koleżanki, koledzy już są jakby w tym etapie po części, bo pierwsze szkolenie mają ze sobą. Państwo dopiero zaczynacie w pewnym sensie przygodę, licząc oczywiście kursu internetowego z tym programem, ale będziemy chcieli zaproponować Państwu, żeby nad tą rearanżacją przestrzeni szkoły zastanawiać się także teraz przez te najbliższe tygodnie i miesiące, no bo to jest też z uwagi na to, że nie ma teraz w szkole uczniów, być może potencjalnie dobry moment, żeby jakieś prace wykonać. Dalej po tym okresie inspiracji chcielibyśmy Państwa spotkać i żeby trochę ten okres inspiracji zamknąć i zdecydować, gdzie my chcemy iść, w jakim kierunku chcemy iść. I tam chcielibyśmy Państwa zaprosić do dyskusji o tym, jaki cel Wasza szkoła sobie w tym programie stawia. Oczywiście szczególną rolę będzie tutaj odgrywał dyrektor czy Pani dyrektor, ale bardzo byśmy chcieli, żebyście Państwo mieli tutaj duży udział w zdefiniowaniu celu dla swojej szkoły. I to będzie też taki moment, kiedy będzie można właśnie zaprogramować swoją pracę już też od takiej strony dydaktycznej pracy z uczniami. Ponieważ cały czas osnową do naszej pracy są kompetencje proinnowacyjne, to zachęcimy Państwa do tego, żeby pracować w takich małych grupkach, w których zaprosimy, żebyście się Państwo przyglądali jednej wybranej tej wiązce kompetencji, tak żebyście Państwo na przykład patrzyli i monitorowali przy pomocy tych naszych narzędzi, które Państwu zaproponujemy, jak na przykład zmienia się, jak rośnie samodzielność uczniów dzięki naszemu projektowi. Praca z wybraną klasą to jest oczywiście kolejny element. W czasie, kiedy będziecie Państwo pracowali z tą klasą siódmą, my będziemy chcieli też do Państwa do szkoły przyjeżdżać, bo część szkoleń prowadzonych będzie w takiej formule stacjonarnej w Państwa szkole i do udziału w tych szkoleniach chcielibyśmy też zapraszać Państwa Radę Pedagogiczną, znaczy chętne osoby spoza tej grupy 8, 10, 11 osobowej w niektórych szkołach nawet. Chcielibyśmy Państwa zapraszać do tego, żeby razem ze swoimi koleżankami, kolegami pracować, bo nie chcemy też stworzyć takiej enklawy, jakiejś wyspy innowacyjnej w szkole, tylko żeby to nasze wsparcie i taka wspólna Państwa praca przemieniała stopniowo całą szkołę. Ten pierwszy etap podsumowujemy po pierwszym takim pełnym roku pracy z tą klasą siódmą i potem jest taki czas na to, żebyście Państwo zaplanowali we własnym gronie i przy naszym wsparciu oczywiście również dalszą pracę. Jeśli chodzi o to, jakie dydaktyczne rozwiązania chcemy Państwu zaproponować, to jest ich kilka, może nawet kilkanaście. Takie praktyki, które chcielibyśmy zaproponować też do pracy nauczycielom spoza projektu, którzy są w Państwa szkole, to są praktyki tutaj cztery. Wybraliśmy je w taki sposób, żeby każda z tych praktyk była w miarę możliwości do zastosowania na różnych przedmiotach i żeby każda z nich oczywiście rozwijała te kompetencje proinnowacyjne. Więc jeśli chodzi chociażby o na przykład taką kompetencję jak ciekawość i samodzielność myślenia, to taka praktyka zadawania pytań. Jeśli chodzi o współpracę, no to oczywiście praca w grupach i praca w parach. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak chociażby improwizacja czy odwaga, no to na przykład informacja zwrotna jest taką praktyką, która w naszym przekonaniu i na podstawie badań, bo to też jest oparte o badania, rozwija tę kompetencję. I wykorzystywanie błędów jako okazji do nauki, to też jest taka czwarta praktyka i za chwilę przedstawimy też, zapytamy Państwa o zdanie w tej sprawie, które z tych praktyk są Państwu najbliższe, bo oprócz tych praktyk będziemy się starali Państwu w czasie
zajęć fakultatywnych, pokazywać bardzo te różne podejścia. Mówiłem o tych inspiracjach, o tej kafeterii podejść, które będziemy Państwu prezentowali, więc tutaj opisaliśmy na slajdzie, czy wylistowaliśmy te metody, te podejścia, te formy pracy, na temat których chcielibyśmy przygotować dla Państwa zajęcia fakultatywne. Zajęcia fakultatywne, czyli takie, w których Państwo wybierzecie sobie jedną, dwie, jeden, dwa, może nawet trzy warsztaty, na te tematy, które dla Państwa będą najbardziej ciekawe. Te fakultety miały się odbywać w maju, nie odbędą się w maju z oczywistych powodów, w takiej przynajmniej stacjonarnej formie. W związku z tym będziemy je przekładali na kolejny rok szkolny, ale to będzie taka Państwa przestrzeń do zastanowienia, co mi pasuje, co dla mnie byłoby inspirujące, o czym chciałbym się dowiedzieć troszeczkę więcej. I teraz poproszę znowu Paulinę o kolejną ankietę, bo chcielibyśmy Państwa usłyszeć, jeśli chodzi o to, które z tych form pracy i praktyk i podejść Państwo stosujecie. OK, to cofnę się. Dobra, pierwsze dwa pytania dotyczą tych czterech praktyk, czyli które z praktyk już Państwo stosujecie w swojej pracy, no bo w oczywisty sposób część z nich już stosujecie, a które chcielibyście Państwo poznać lepiej. Więc znowu mamy chwileczkę dosłownie na to, żeby tę ankietę Państwo mogli wypełnić. Widzę, że widzicie ankietę. Czekamy chwileczkę teraz na Wasze odpowiedzi. Widzę, że jest pytanie dotyczące tutoringu, jeśli chodzi o pracę w parach. Na razie nie zaplanowaliśmy żadnego warsztatu na temat tutoringu, ale zapisujemy tę sugestię. I znamy się z kolegami z Wrocławia, więc też potencjalnie sięgniemy do ich ekspertyzy. Zapisujemy tę sugestię jako potencjalny temat na kolejne spotkanie właśnie takie fakultatywne dla Państwa. Jeszcze ostatnie parę sekund. Widać Pan. Dobra, mam nadzieję, że Państwo. Czy będzie możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla wyposażenia klas o pracowni historycznej? Tak, będziemy troszeczkę mówili za chwilę, powiem o tym wsparciu finansowym. Bardzo jesteśmy tutaj elastyczni, jeśli chodzi o sposób wykorzystania tych pieniędzy przez Państwa szkołę. To jest alokacja w takiej wysokości 49 tysięcy złotych na szkołę. Tak Gosia mi pokazuje, że zdałem egzamin. Dzięki. I to od Państwa będzie zależało, czy te pieniądze będą wykorzystane na rearanżację przestrzeni wspólnej, czy na doposażenie poszczególnych pracowni. Tutaj pełna dowolność. Nam będzie zależało na tym, żeby to były pieniądze wydane w taki sposób, który pomaga kształcić kompetencje. OK. Bardzo ciekawe wyniki. Praca w parach i praca w grupach to najczęstsze stosowana, a informacja zwrotna na drugim miejscu. No i bardzo ciekawie, bo praca z błędem to jest jedna z praktyk, które w pierwszej kolejności chcielibyście Państwo poznać. No więc to też jest taka bardzo jasna dla nas wskazówka, żeby w tym kierunku poszukiwać, inaczej, żeby w tym kierunku organizować naszą pracę teraz w najbliższym czasie, żeby dawać Państwu szansę na taką pracę. OK, i teraz ta druga, znaczy trzecia ankieta na temat tej kafeterii. Przepraszam, to ja już trochę pomyliłem ankiety. Pytanie jest podobne, znaczy które z tych metod, podejść, form pracy Państwo chcielibyście w pierwszej kolejności poznać, zgłębić, zastosować, które Państwa zdaniem byłyby dla Was osobiście najbardziej rozwijające i ciekawe. Czy możemy poprosić o kolejną ankietę? Powinniśmy ją
za chwilkę zobaczyć. Paulina, uda się. Poproszę o chwilkę cierpliwości, tutaj mamy mały techniczny problem, ale staram się go rozwiązać. Dobra. Może się uda. Podobne pytanie zadawaliśmy też nauczycielom, Państwa koleżankom, kolegom na spotkaniach stacjonarnych. Wtedy zbieraliśmy to na takich kolorowych kartkach. Teraz siłą rzeczy kartki zostały zastąpione przez różne formy online nowych ankiet. Paulina, uda nam się, czy idziemy dalej? O, jest ankieta. Super. Mamy 10 odpowiedzi. Wokół takiego pytania. Które z tych podejść dla Państwa, dla Was samych są najbardziej interesujące? To będzie oczywiście dla nas sugestia, które warsztaty, gdzie i w jakiej skali organizować. Bo z takich przyczyn logistycznych chociażby nie jesteśmy w stanie wszystkich zorganizować wszędzie i dla każdego. Więc tu będziemy wdzięczni za Waszą sugestię. Dobra. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszyscy widzicie. Super. Tu parę osób odpisało, że widzi odpowiedź. O, pani Mariola nie widzi odpowiedzi, nie widzi ankiety. Pani Mariola, to jeśli nie widać ankiety, to można zawsze na czacie też napisać po prostu swoją odpowiedź. Jeżeli pani ankieta zadaje pytanie, które z tych podejść są dla pani osobiście najbardziej ciekawe, więc jeżeli pani chce się pod nazwiskiem podzielić tym, to można na czacie. O, widzę, że to rzeczywiście kilka osób ma problem z widocznością ankiety. O, dziękujemy. Pani Lidia napisała metodę eksperymentów. Super, dzięki. Te osoby, które nie mogą ankiety, to rzeczywiście zachęcamy, żeby do nas napisały na czacie, bo tutaj nie ma żadnych, nie będzie żadnych kontrowersyjnych i trudnych pytań. Paulina, to może zamknijmy ankietę i pokażmy wynik, jeśli się nam uda. O, ankieta zniknęła, super. No i zobaczcie Państwo, mamy metody uczenia przez dociekanie. Ponad połowa z Państwa wyraziła zainteresowanie, które jeszcze mają prawie połowę. Metoda eksperymentów, to trzeba jeszcze dołączyć jeden głos od Pani Lidii, czyli 30, metoda projektu edukacyjnego 37 i tworzenie pracowni tematycznych i programów pracy do nich, prawie 40% również. No i ciekawe, że są też takie tematy, które mniej osób wskazało, no to jest też fajna dla nas wskazówka na przyszłość. Dobrze, idziemy dalej. Chcę powiedzieć o systematyczności, bo ten projekt jest pilotażowym projektem i ktoś może zapytać, dlaczego w projekcie pilotażowym na przykład proponujemy projekty edukacyjne, skoro projekty edukacyjne są obecne w polskiej szkole już od dawna? Albo dlaczego proponujemy ocenie kształtujące, skoro ocenie kształtujące w wielu szkołach przynajmniej, nie we wszystkich oczywiście, ale w wielu, jest obecne już od dawna. I to, co my chcemy pilotować w tym programie, to jest nie to, czy w szkole można takie metody stosować, bo to wiemy, że można. Część z tych metod, zresztą Państwo, jak już w tej ankiecie wskazaliście, je już stosujecie. To, co chcemy pilotować, to jest to, czy jesteśmy w stanie ułożyć z tego systematyczny program pracy, który te metody w sposób systematyczny, a nie doraźny stosuje. Więc nie będziemy Państwa zapraszać do podejmowania takich inicjatyw, które są takimi, nie wiem, fajerwerkami, o może tak, bo to nie fajerwerki, które kosztują nas bardzo dużo pracy i Państwa przede wszystkim kosztują bardzo dużo pracy, są taką tajemnicą czy sercem Szkoły dla Innowatora, bo jesteśmy przekonani bardzo mocno i to też jest podparte znowu badaniami, że te kompetencje proinnowacyjne kształci się poprzez
systematyczne wykorzystanie metod, które sprzyjają ich rozwojowi, a nie poprzez jednorazowe wydarzenia. Więc stąd taka zasada systematyczności, którą chcielibyśmy tutaj w projekcie rozwijać. Wsparcie w projekcie, które Państwo otrzymujecie. To są te pierwsze dwa kwadraty, szkolenia i doradztwo. Jak to będzie wyglądało? Na razie jesteśmy w formule spotkań online, natomiast chcielibyśmy wrócić do spotkań stacjonarnych, bo tak jak jesteśmy przekonani, że szkoła, taka zwykła szkoła w formule stacjonarnej jest łatwiejsza i bogatsza niż edukacja zdalna, tak jesteśmy przekonani, że i szkoła dla innowatora w formule spotkania stacjonarnego również jest bogatsza i ciekawsza. Mam nadzieję, że również dla Państwa. Więc będziemy się starali do tych spotkań stacjonarnych powrócić, ale oczywiście tylko wtedy, kiedy to będzie bezpieczne i na pewno już wiemy, że zmienimy sposób organizacji tych spotkań w taki sposób, żeby nie stanowiły te spotkania ryzyka dla zdrowia. Na pewno nie będziemy robić spotkań dużych, nie będziemy łączyć grup szkoleniowych w jakieś większe spotkania, tak jak do tej pory planowaliśmy. Zredukujemy konieczność podróżowania, no i oczywiście będziemy się kierowali aktualnymi wskazaniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, bo tutaj bezpieczeństwo oczywiście musi być dla nas najważniejsze. Natomiast chcielibyśmy odbyć takie spotkanie warsztatowe, wprowadzające dla Państwa, a potem chcielibyśmy zorganizować nadal wizytę studyjną w szkole w Radowie Małym. Wiem, że część z Państwa była w Radowie, część z Państwa, zdecydowana większość nie ma tego doświadczenia, ale chcielibyśmy Państwu pokazać szkołę publiczną, ani nie mało, ani nie bardzo dużą, która pokazuje, że to wszystko jest możliwe, to o czym tutaj mówimy. Będziemy organizowali warsztaty stacjonarne w szkole, znaczy trenerzy, o których powie Gosia za chwilkę, będą do Państwa przyjeżdżali do szkoły i będziemy takie regionalnie robili warsztaty fakultatywne, właśnie prezentujące wybrane z tych podejść, które były na poprzednim slajdzie. Zaplanowaliśmy też szkołę letnią, która miała się odbyć na początku lipca i miała być takim dużym wydarzeniem, na którym byłoby 250 osób, ale już wiemy, że ta szkoła się nie odbędzie w tym terminie i prawdopodobnie w ogóle w takiej formule 200-osobowego wydarzenia się nie odbędzie, ale chcielibyśmy, będziemy o tym rozmawiali w przyszłym tygodniu z dyrektorami Państwa szkół, szukać takiego dobrego terminu na jakieś spotkanie z Państwem, no w taki sposób, żeby móc też zagospodarować ten program, który chcielibyśmy z Państwem na takim spotkaniu przerobić. Oprócz tego jest kurs internetowy i ten kurs internetowy, z uwagi na to, że jest internetowy, prowadzimy cały czas. Mam nadzieję, że znajdujecie w nim Państwo dla siebie ciekawe materiały, ciekawe inspiracje. A od września też chcielibyśmy mieć dla Państwa możliwość otrzymania takiego indywidualnego wsparcia czy grupowego wsparcia, to znaczy trener będzie, trener, nauczyciel, praktyk, który stosuje te metody, o których mowa w projekcie, będzie dwóch takich trenerów do każdej szkoły przyjeżdżało i będzie służyło Państwu pomocą i konsultacjami takimi standardowymi w czasie roku szkolnego, w czasie pracy z uczniami. On będzie takim podpowiadaczem i wspieraczem. Jeśli chodzi o same programy doposażenia i rearanżacji, to tutaj z jednej strony wsparcie eksperta, takiej osoby, która sama przearanżowywała w swojej szkole przestrzeń. Ta osoba miała już niedługo pojawić się w Państwa szkole. Będziemy też się starali zamienić na jakąś formułę interakcji, zdalnej. I chcielibyśmy Państwa, dyrektorów oczywiście i uczniów, w miarę możliwości, zachęcić do wspólnej pracy, wspólnego zaplanowania tego, co chcecie w swojej szkole zmienić. Bo to Państwo będziecie w tej sprawie decydowali. My będziemy od Państwa potrzebowali takiego projektu i budżetu i będziemy te zmiany finansować. I o takim pierwszym kroku w tym procesie, o webinarium, powie za chwilkę Gosia, więc ja nie będę o tym mówił. Narzędzia edukacyjne, które będziemy tworzyli. To jest ten kolejny komponent wsparcia dla Państwa. Tutaj jest pięć typów narzędzi. Z jednej strony to będą przykłady interdyscyplinarnych stanów edukacyjnych oraz przewodnik, jak je tworzyć.
Z drugiej strony to będą programy pracy pracowni tematycznych. Prawie 40% z Państwa wskazała, że to jest jeden z tematów, który Państwa szczególnie interesuje, więc cieszymy, bo też będziemy mieli taki przewodnik, jak stworzyć taki program pracy pracowni tematycznej. Podobnie o projektach uczniowskich i przykłady, i taki instruktaż, wsparcie, jak je prowadzić z uczniami, ale też chcielibyśmy Państwa wesprzeć w takim obszarze, który jest może mniej oczywisty, jeśli mówimy o kompetencjach proinnowacyjnych. Znaczy chcielibyśmy też pomóc Państwu w prowadzeniu godzin do dyspozycji wychowawcy, nie tylko w tej siódmej klasie, ale w oczywisty sposób będziecie Państwo mogli tych materiałów używać na zajęciach z innymi klasami, w których Wy macie wychowawstwo, jeśli takie wychowawstwo macie. Z jednej strony o kompetencjach behawioralnych, czyli właśnie takich jak odwaga, improwizacja, będziemy podpowiadali, jak można te kompetencje rozwijać właśnie w postaci programów wychowawczych. I teraz poproszę o kolejną ankietę, mam nadzieję, że się uda. W tej ankiecie będziemy mieli dwa pytania. Po pierwsze znowu pytanie o to, z jakich narzędzi chcielibyście z tej kafeterii Państwo w pierwszej kolejności skorzystać, ale również to jest pytanie, które dotyczy tego, co pod spodem, czyli takich różnych form pracy, czyli testowania, adaptowania, tworzenia i publikacji. Bo w tym programie będziecie Państwo, tak jak mówiłem, mogli dosyć dowolnie sterować swoim poziomem autorstwa. Znaczy możecie Państwo po prostu testować i stosować te materiały, które my opracowujemy, możecie adaptować je do swoich potrzeb, możecie je sami tworzyć, a możecie również też opublikować takie materiały na naszej stronie internetowej i w takiej sytuacji, w której Państwo stworzycie jakieś materiały, które opublikujecie, które jakby będą, uda im się nadać taką formę, żeby one były zrozumiałe dla innych osób, to za takie opublikowanie materiału będziemy też mogli Państwu zapłacić, bo uważamy, że wtedy, kiedy jest to możliwe, to powinniśmy mieć możliwość, żeby też wynagrodzić Państwa zaangażowanie, przynajmniej w takim zakresie, w jakim to jest możliwe. Nie możemy zapłacić za sam udział w programie, ale tam, gdzie ten udział w taki oczywisty sposób wychodzi poza to, co Państwo robicie, czyli na przykład właśnie poprzez udostępnienie materiału, no to możemy zapłacić i będziemy chcieli to robić i szczegóły na ten temat będziemy rozmawiali od września. Jeśli chodzi o też takie finansowe aspekty, to nie powiedziałem o tym, a powinienem, że będziemy też mieli możliwość zapłacenia Państwu za udział w dwudniowych wycieczkach, bo mamy takie pieniądze, żeby sfinansować dwudniowe wycieczki do różnych centrów nauki na przykład i też za udział i opiekę nad dzieciakami na takiej wycieczce będziemy mogli Państwu zapłacić. Dobra, Paulina, poprosimy o wyniki ankiety, bardzo jestem ciekaw, jak to wygląda. O, program pracowni tematycznych, ponad połowa, super, a potem stawka wyrównana, chociaż dobrostan najniżej, to też jest ciekawe, bo zadania edukacyjne, projekty uczniowskie i warsztaty wychowawcze mniej więcej tyle samo wskazań. No i zobaczymy, o, najwięcej wskazań dla adaptowania z własnych narzędzi, ale też prawie 20% osób aż zaznaczyło, że chciałoby też stworzyć autorski własny program nauczania w oparciu o nowe narzędzia. To też nas cieszy. Będziemy też mieli to z tyłu głowy, planując pracę w czasie tej właśnie szkoły letniej, która nie będzie latem prawdopodobnie, ale będzie. Dobra. O właśnie, działania z uczniami. Wycieczki edukacyjne dla klas objętych programem, dwudniowe. My będziemy dawali sugestie miejsc, scenariuszy programów i prowadzących. Będziemy to finansowali, właśnie też uwzględniając finansowanie państwa pracy. Na przykład to będą wycieczki do centrów nauki. Zależy na tym, żeby to nie były takie krajoznawcze wycieczki, ale takie edukacyjne przedsięwzięcia. Więc będziemy podpowiadali, jak można takim wycieczkom nadać taki rys edukacyjny i też będzie, to my będziemy proponowali, ale takie decyzje ostateczne będą zależały też tutaj od Państwa. My nie narzucimy, że trzeba jechać koniecznie do Poznania albo koniecznie do Warszawy, bo zapewne poznaniacy mają taki pomysł, żeby wyjechać gdzieś poza Poznania, a warszawiacy, żeby wyjechać poza Warszawę. Spotkanie z wynalazcami to jest drugi element takiego wsparcia bezpośrednio dla uczniów. Będziemy zapraszali właśnie takie ciekawe osoby
i przedstawicieli innowacyjnych firm do Państwa szkoły, ale też będziemy mieli możliwość zapraszania czy organizowania wizyt uczniów z tej klasy siódmej w jakichś innowacyjnych przedsiębiorstwach i też będziemy mieli sugestie instytucji opłacania przejazdów. Zakładamy, że te działania z uczniami odbędą się raczej w drugim semestrze przyszłego roku szkolnego, więc to raczej jest jeszcze rzecz, którą będziemy dopiero doprecyzowywali z Państwem w jakimś dialogu, żeby to też odpowiadało Państwa potrzebom. Przepraszam. No i takie ostatni chyba mój slajd, przedostatni mój slajd, co daje mi szansę skończenia o czasie, tak jak się umówiłem z Gosią. Rola nauczyciela, czyli co krok po kroku, do czego Państwa tak naprawdę zapraszamy. Więc tutaj mamy tak, mamy pierwszy krok, to chcielibyśmy Państwa na tym warsztacie wprowadzającym zaprosić do tego, żebyście poznali naturę tych kompetencji proinnowacyjnych i sposoby ich rozwijania. Dalej chcielibyśmy Państwa zaprosić do tego, żebyście przeanalizowali własny warsztat pracy pod kątem tego, co już robicie, co kształtuje te kompetencje proinnowacyjne, a co być może robicie, co utrudnia dzieciakom rozwijanie tych kompetencji, bo pewnie też takie praktyki można znaleźć. Dalej na tym etapie inspiracji chcielibyśmy Państwa zaprosić do tego, żebyście zobaczyli te nowe metody pracy, nowe narzędzia, które mogą kompetencje rozwijać i żebyście stopniowo po prostu zdobywali biegłość w ich stosowaniu. Potem Państwo wybieracie tę jedną taką wiązkę kompetencji, na której chcecie się skupić w pracy ze swoimi uczennicami i swoimi uczniami i razem z dwoma, trzema nauczycielami, bo chcielibyśmy, żebyście Państwo pracowali w podgrupach, żebyście zaplanowali swoją pracę, mając na uwadze tę kompetencję, ale też te metody, które Państwo wybierzecie jako metody, które chcecie stosować i stosowanie, które chcecie się rozwijać. Zależy nam na tym, w kontekście tej systematyczności, o której mówiłem, żebyście Państwo przygotowali spójny program rozwoju tych kompetencji, tej kompetencji danej. To nie musi być jakiś rozbudowany dokument, ale bardziej chodzi o usystematyzowanie tego, co Państwo planujecie. My nie będziemy tego tutaj narzucali żadnych formularzy, nie będziecie Państwo musieli się tym dzielić z nami, ale będziemy Państwo chcieli stworzyć przestrzeń do tego, żeby się nad tym zastanowić. No i bardzo by nam zależało na tym, żebyście Państwo tym, czego się wartościowego, mam nadzieję, dowiecie w tym projekcie, czego się nauczycie, żebyście się tym dzielili z innymi nauczycielami, nauczycielkami w swojej szkole. No a koniec końców oczywiście to prowadzi do tego, żebyście Państwo te nowe metody, nowe podejścia włączyli do pracy ze swoimi dzieciakami. No i teraz ostatnia ankieta, bo to jest pytanie, na którym z tych etapów, które tutaj opisaliśmy na slajdzie, Państwo byście oczekiwali największego wsparcia z naszej strony, naszej jako projektu oraz trenerów, praktyków, którzy będą z Państwem, nauczycieli, którzy będą z Państwem pracowali. Więc mamy, tak, widzę ankietę. Tutaj są te odpowiedzi troszeczkę dłuższe, w związku z tym musimy też Państwu dać, można kilka odpowiedzi wybrać. Oj, przepraszam, coś było z mojej strony. Więc dosłownie minutka. I będziemy kończyli za chwilkę. Tak. Paulina ciągle, bo Paulina nie chce, żebym ja przestał mówić, w związku z tym ciągle pokazuje mi, żebym mówił, ale już mówię od 35 minut, więc jest mi trudno tak już długo mówić. No dobra, ale mam nadzieję, że za chwilkę się uda zakończyć ankietę. Paulina, zakończysz? Jeszcze cały czas spływają nam głosy, więc może dajmy jeszcze 10 sekund. No dobra, 10 sekund. Dobrze. Przepraszam. To jest, widzicie Państwo, to jest jednak za dużo. Dobra. Ja spoglądam tutaj na bok na drugi komputer, upewniając się, co jeszcze przed nami. Poszerzenie warsztatu pracy, ponad 60%, super.
ale też jest kilka wskazań 38, czyli dotyczących poznawania natury kompetencji proinnowacyjnych. Cieszę się, że też to zostało tutaj przez Państwa uwzględnione. A potem też na tak zwanym trzecim miejscu ex aequo, no, samowłączanie, to pewnie są takie też kontekst konsultacji pewnie z osobami, które takie metody stosują, ale też przygotowanie takiego spójnego programu rozwoju tych kompetencji proinnowacyjnych. Więc to mam nadzieję, że będziemy, no, akurat te wyniki też chcielibyśmy zakomunikować naszym trenerom, którzy będą z Państwem pracowali, no bo to będzie dla nich pewnie ważną wskazówką, jeśli chodzi o to, jak przygotować się też do pracy z Państwem, bo oni też się, tak jak my się uczymy w tym programie, tak i nasi trenerzy też będą się uczyli. Tyle chyba z mojej strony. Ja Państwu dziękuję. Sięgam teraz do komentarzy, które Kasia spisywała i przekazuję głos Gosi, a potem jeszcze wrócę i razem z Gosią będziemy starali się odpowiedzieć na Państwa pytania. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. No, poziom po prostu punktualności level master. Ja też się postaram, moja prezentacja będzie krótka. Nie mam też żadnych ankiet, więc może będzie prościej, ale za to mniej interaktywnie, niestety. Więc tak, chciałam powiedzieć Wam o kilku rzeczach dotyczących tego, co nas czeka w przyszłości przez ostatnich kilka miesięcy. Tak, tu mi pokazuje tryb pełnego ekranu. Byłam pewna, że to zrobiłam, ale jednak nie. To tak jak jest ze ściszaniem telefonu. Człowiek jest pewien, że ściszył, a jednak nigdy tego nie robi. Czy jest okej, Paulina? Czy tak jest dobrze? Widać? Dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Dobrze, więc jeżeli chodzi o to, o czym chciałam Wam powiedzieć, to przede wszystkim najpierw zacząć od struktury projektu, tak żebyście też mieli świadomość tego, jak wygląda... Przepraszam, znowu jest to samo. Okej, mam nadzieję, że teraz już jest dobrze. Oprócz zespołu projektowego, którego większość poznaliście na początku dzisiejszego spotkania, wspiera nas też Rada Programu, o której powiem dosłownie kilka słów, oraz trenerzy, z którymi będziecie mieli też, już macie czasami bardzo dużo kontaktu, i eksperci, którzy nas wspierają przy przygotowywaniu dokumentów, publikacji i programu wsparcia. To jest nasza Rada Programu. Mamy tutaj Jędrzeja, który jest przewodniczącym Rady Programu i jest też prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. W skład Rady Programu wchodzą również osoby, które są przedstawicielami konsorcjum realizującego projekt. Jest między innymi Ewa Radanowicz, która jest dyrektorką szkoły w Radowie Małym. To do Ewy będziemy właśnie jeździć z wizytami, mam nadzieję już jakoś niedługo. Ewa też jest członkiem Stowarzyszenia Wolnych Inicjatyw Społecznych, które jest partnerem naszym konsorcjum. Jest również Oktawia Gorzeńska, która przez wiele lat była dyrektorką dużej szkoły w Gdyni, jest edukatorką, ekspertem edukacyjnym. Dosyć, myślę, części z Was znaną osobą. Wspiera nas również Magda Radwan, która jest prezesem Fundacji Dobrej Edukacji, która prowadzi szkołę edukacji, studia podyplomowe dla nauczycieli, odpowiada w naszym projekcie za standardy pracy nauczycieli. Paula Bruszewska, współzałożycielka Fundacji Zwolnionych z Teorii, realizują liczne projekty społeczne dla młodzieży. Ze strony CEO w Radzie jest również Sylwia Żmielska-Kwirek, członkini zarządu, wieloletnia nauczycielka, teraz ekspertka edukacyjna, która też odpowiada u nas za publikacje i opracowania. Oraz Marek Metrycki, który jest szefem Deloitte Polska i wspiera nas w takim zakresie bardziej promocyjnym, korporacyjnym, zarządczym. Powiem też kilka słów o trenerach, bo z trenerami będziecie mieli obok opiekunów najwięcej kontaktu. Trenerów, możecie usłyszeć takie pojęcia trenerzy A, B i C, o co tutaj chodzi. Jest to skonstruowane w ten sposób, że tak naprawdę z każdą szkołą będzie współpracować 5 różnych osób i te 5 osób będzie znało Was, znało Wasze potrzeby, znało sytuację w Waszej szkole. Czyli to jest taka grupa osób, z którymi, które będą
takim zasobem wsparcia dla Was. Z trenerami A i B spotkacie się na szkoleniach stacjonarnych, wyjazdowych. Planowaliśmy w Warszawie, teraz zobaczymy, gdzie to będzie. Będą Was szkolili w ramach Waszych grup szkoleniowych, później będą prowadzili warsztaty w szkołach i będą też Waszymi doradcami w tym etapie doradztwa. Trenerzy A będą Wam również towarzyszyć na wizy, w trakcie wizyt w Radowie Małym. Trenerzy B nie, w tym się różnią. Trenerzy C to są tacy trenerzy, którzy mieli dołączać przede wszystkim na etapie doradztwa. Każdy trener C jest przypisany do jednej szkoły. Są również opiekunami w kursie internetowym i będą również brać udział w spotkaniach w szkole. Z racji obecnej sytuacji tego, że jesteśmy na spotkaniach bardziej online i z racji tego, że taką częścią projektu idącą bez zmian jest właśnie kurs internetowy, więc akurat ci trenerzy w chwili obecnej pewnie są Wam, z nimi macie największy kontakt realnie w tej chwili. No i teraz króciutko o tych najbliższych rzeczach, najbliższych wydarzeniach, które chcielibyśmy, żebyście, o których chcielibyśmy, żebyście wiedzieli i na które Was serdecznie zapraszamy. O pierwszym wydarzeniu już pewnie wiecie, bo też było wysyłane już chyba zaproszenie, czy jeszcze nie, na webinarium z zadań edukacyjnych. W przyszłą środę, 29 kwietnia o godzinie 17. Jest to o tyle ciekawe, że zadanie edukacyjne miało być wprowadzone trochę później w ramach tego kursu, a jednak pomyśleliśmy, że jest to forma, która bardzo Wam się przyda w zakresie edukacji online i przydaje się również w edukacji zdalnej. Są to zadania innowacyjne, interdyscyplinarne, które pomogą Wam, interprzedmiotowe, które pomogą Wam w realizacji i w kształceniu kompetencji proinnowacyjnych. Jest to też takie zadanie, takie narzędzie, które będziecie mogli przekształcać w ramach swoich potrzeb, tego co potrzebujecie, jaka jest Wasza sytuacja, jaka jest wiedza i zainteresowania Waszych uczniów. Wydaje nam się, że to będzie bardzo ciekawe, jednak żeby dobrze realizować zadania i dobrze je przekształcać, dobrze je wdrażać, trzeba wiedzieć jak to robić. Także zapraszamy wszystkich. Jest to webinar zarówno dla grup B, jak i grup A, więc wszystkie osoby, które są zainteresowane, serdecznie zapraszamy. Kolejny webinar będzie dotyczył właśnie jednej z czterech praktyk. Było już spotkanie organizowane jeden webinar, gdzie króciutko omówiliśmy cztery praktyki, które są przydatne w edukacji online. I zgodnie z obietnicą dla osób zainteresowanych oferujemy teraz pogłębione spotkania dotyczące każdej z tych czterech praktyk. Będzie tam dużo informacji praktycznych, dużo konkretnych pomysłów i podpowiedzi. Na pierwszy ogień będzie informacja zwrotna już 30 kwietnia w czwartek o godzinie 15:00, więc serdecznie zapraszam. To jest dla osób chętnych i zainteresowanych tematem. W dalszej kolejności powiemy o kolejnych praktykach, czyli będzie webinar na temat pracy w parach i grupach, praca z błędem i zadawanie pytań. W maju najprawdopodobniej chcemy zorganizować webinar szeroko otwarty na temat realizacji przestrzeni dla dyrektorów, dla nauczycieli. Myśleliśmy również o tym, że to jest akurat temat, który może zainteresować rodziców, czyli szerokie informacja na temat w ogóle roli przestrzeni w szkole. Tutaj na czacie padło pytanie, z którego myślę, że można zrobić pomysł dotyczący gromadzenia w jednym miejscu różnych inspiracji dotyczących przestrzeni. Myślę, że to jest fajny pomysł i wart wykorzystania, więc moglibyśmy rzeczywiście stworzyć taką przestrzeń, gdzie i my byśmy umieszczali te inspiracje, jak i również Wy moglibyście dorzucać swoje. Część inspiracji również znajdziecie w kursie internetowym, gdzie są podane przykłady wykorzystania i zastosowania przestrzeni w różnych sytuacjach. Akurat jeżeli chodzi o realizację przestrzeni, to jest taki fragment projektu, który chcielibyśmy, żeby toczył się może nie bez zmian, ale jednak w ramach tego harmonogramu, który był przewidziany, czyli żeby udało się do końca października pracę zrealizować. Będzie utrudniony na pewno kontakt, trzeba się będzie wykazać innowacyjnością w uzgadnianiu tej realizacji pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, uczniami, rodzicami,
ale może nieobecność uczniów w szkole akurat w przypadku prac remontowych czy jakichś rearanżacyjnych może być korzystna. Także serdecznie na to zapraszamy, jeżeli będziecie widzieli sensowność i pomyślicie o rodzicach uczniów z Waszej szkoły, to też proszę ich zapraszać. Kolejne działania online, które chcemy robić w maju i czerwcu, to jest też warsztaty online z fakultety, o których Jędrzej mówił. Będziemy proponować Wam różne tematy i w zależności od tego, jak będziecie zainteresowani, będą się odbywały warsztaty w małych grupach. Nie będą to webinary otwarte dla, nie wiem, 100 osób czy 200, będą to spotkania 20-30 osób. Będzie możliwość pracy w grupach, wykonywania ćwiczeń i bezpośredniego kontaktu i rozmowy z prowadzącym. Mamy zaplanowane w tej chwili warsztaty behawioralne 14 maja o godzinie 15. Jeżeli będzie większa liczba niż około 30 osób zainteresowanych, wtedy po prostu zorganizujemy kolejny termin na ten temat. Bo z poprzedniego szkolenia stacjonarnego wychodziło, że jest to jeden z najbardziej popularnych tematów, o które prosiły osoby wtedy na szkoleniach. Będzie również zorganizowane spotkanie dotyczące projektu społecznego. Tu akurat zwolnieni z teorii będą oferowali swój program warsztatowy. Kurs internetowy toczy się terminowo. Nieco jest przearanżowana treść z uwagi na obecną sytuację, tak żeby te materiały, które Wam dostarczały, były adekwatne do tego, co się dzieje i dostarczały Wam informacji przydatnych. Jeżeli chodzi o działania dotyczące już szkoleniowe, dotyczące Was, czyli maj i czerwiec, będziemy zapraszać również na spotkania online z cyklu Czym jest Szkoła dla Innowatora. Będzie dla Was, czyli dla grupy B w maju. Będą to również spotkania w mniejszych grupach, który tematem będzie rozmowa na temat Szkoły dla Innowatora w tym zakresie, w którym nauczyciele biorący udział w pierwszym szkoleniu mogli poznać na szkoleniach stacjonarnych ze swoimi trenerami. Czyli postaramy się część tych tematów, które oczywiście da radę, które nam się wydają kluczowe, przenieść na to szkolenie, tak żebyście mogli też nad tym popracować. I w czerwcu chcielibyśmy, żeby nasi trenerzy, ci, którzy są Wam przypisani w Waszych grupach, bo każdy trener już ma przypisaną swoją szkołę, do której będzie jeździł, spotkali się z Wami online'owo oczywiście w szkołach, z dyrektorami, z Wami, z radami pedagogicznymi. To jest króciutko, jeżeli chodzi o te rzeczy, które planujemy zrobić. Dostaniecie oczywiście pełną listę tego, co planujemy. Natomiast chciałam jeszcze Was zachęcić, zanim skończę i przejdziemy do pytań, zachęcić do wypełnienia ankiety. Nie, żadna to nie jest ankieta nasza, to jest ankieta inna. Nie, przepraszam, to Paulina, już myślała, że musi uruchomić jakąś ankietę. Słowo ankieta oznacza różne rzeczy, w tym wypadku jest to ankieta przygotowana przez naszego ewaluatora Bartka Oleczaka. O co chodzi? Chodzi o to, że chcemy poznać Wasze potrzeby, chcemy zaproponować Wam wsparcie, które będzie odpowiadało na to, w jakim miejscu jesteście, czego potrzebujecie, ale też z jakiego sprzętu korzystacie, z jakimi problemami się borykacie. Więc bardzo Was proszę, w niedzielę wieczorem lub poniedziałek rano dostaniecie do wypełnienia w miarę krótką ankietę. Będziemy wdzięczni, jeżeli poświęcicie temu kilka minut i wypełnicie, bo dla nas to będzie rzeczywiście cenne źródło informacji, które też nam pozwoli lepiej dopasować to, co oferujemy, do tego, co rzeczywiście potrzebujecie. To tyle mojej krótkiej wypowiedzi. Też się w miarę zmieściłam w czasie i przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Dziękuję. Widzę, że już są pytania od Was. Bardzo za nie dziękujemy. To pierwsze pytanie zadam Jędrzejowi. W jaki sposób Państwo dokonają oceny efektywności wdrożonego modelu innowacyjnego przez szkołę? To jest bardzo dobre pytanie. Dzięki za nie. Będzie w tym projekcie przewidziana ewaluacja, znaczy jest przewidziana ewaluacja i to jest ewaluacja wewnętrzna. To oznacza, że jest osoba, to jest Bartek Walczak,
którego zresztą część z Państw, znaczy Państwa koleżanki i koledzy poznali na warsztacie i też była taka sesja, która była poświęcona temu na warsztacie dla dyrektorów, więc też dyrektorzy poznali Bartka i będziemy sięgali do metodologii badań ilościowych. To oznacza, że po prostu Bartek będzie być może jednokrotnie pojawiał się w Państwa szkole i po prostu z Państwem rozmawiał, być może też rozmawiał z uczniami. Nie będziemy szli w kierunku ankiet i takiego policzalnego mierzenia wszystkiego, a raczej będziemy chcieli obserwować i na tej podstawie wyciągać wnioski, bo nie jest to projekt, w którym, tak jak mówiłem o różnorodności tej szkoły dla innowatora, to nie jest projekt, w którym mamy taką nadzieję, że ciekawość świata przerośnie z punktu A do punktu B, że X nauczycieli będzie X razy w tygodniu wykorzystywała taką a taką metodę. Nie mamy takich wskaźników, nie będziemy w związku z tym musieli tego w ten sposób mierzyć, ale oczywiście chcemy zobaczyć, jak nam poszło, bo też ewaluacja jest elementem takiej naszej odpowiedzialności za wydawanie pieniędzy publicznych, bo ten projekt jest finansowany pieniędzmi publicznymi i też chcemy mieć taką jasność i uczyć się z tego, więc ewaluacja jakościowa prowadzona przez człowieka, który będzie pojawiał się w Państwa szkole. To jest człowiek, który ma bardzo duże doświadczenie w edukacji i w ewaluacji edukacji, więc też będzie z dużym zrozumieniem, myślę, na to patrzył. I to jest ewaluacja, która ma służyć nam, uczenia, znaczy Państwu ma służyć, żeby móc się w tym świetle ewaluatora trochę odbić, a nam też, żeby się uczyć, co z tego, co Państwu oferujemy, jest skuteczne, a co nie. Bo też na tym polega pilotaż projektu, że staramy się uczyć, co zrobić, żeby podobne zmiany potem wspierać nie w 20, ale na przykład w 200 albo w 400 szkołach. Dzięki. To kolejne pytanie również, widzę, że tutaj Jędrzej się wyrywa do odpowiedzi. Czy będziemy mieli spotkania z nauczycielami konkretnego przedmiotu, którego nauczamy? W moim przypadku muzyki, ktoś napisał. To jest bardzo dobre pytanie. Dlatego, że zakładaliśmy, że taka okazja będzie na szkole letniej, bo wtedy będziemy mieli jakby jedno spotkanie, właśnie tam zakładaliśmy 200 osób i część tej szkoły letniej chcieliśmy, żeby była prowadzona w podziale na grupy przedmiotowe. Teraz zupełnie szczerze musimy to od nowa przemyśleć, bo skoro wiemy, że raczej przez najbliższe miesiące nie będziemy organizowali bardzo dużych spotkań, no to będziemy musieli od nowa wymyślić, jak stworzyć Państwu okazję do pracy przedmiotowej. Wiemy, że możemy mówić dużo o interdyscyplinarności, ale cały czas też taka nasza realność jest taka, że jesteście Państwo nauczycielami przedmiotowymi i chcemy znaleźć i spotkać nauczycieli muzyki, nauczycieli plastyki, oczywiście polonistów, anglistów i będziemy myśleli, jak to robić, ale nie wiemy jeszcze jak. Więc dzięki za to pytanie, bo on nas też mobilizuje do tego, żeby się zastanowić nad tym, jak to, co miało być w tej naszej poprzedniej formule na szkole letniej, utrzymać jakoś w innym formacie. Także będziemy się starali to robić na pewno. Dziękuję za odpowiedź. I kolejne z rzędu pytanie. Co się składa na zaliczenie platformy edukacyjnej, czy tylko moduły? I tutaj myślę, że Magda Bogusławska chętnie odpowiedziała na to pytanie. Okej, dziękuję bardzo Karolina za to pytanie. Jak wiecie, na naszej platformie e-learningowej nasz kurs podzielony jest na poszczególne moduły. I tak, praca z kursem polega na pracy z poszczególnymi modułami, których w naszym myśleniu rolą jest to, żeby z jednej strony trochę systematyzować, porządkować to, o czym rozmawiamy na szkoleniach, czy to stacjonarnych, czy tych online, czy spotkaniach w szkołach. Także bardzo nam zależy, żebyście poznawali te materiały, żebyście też realizowali te zadania, które najczęściej są po prostu sugestią, prośbą o pewną refleksję dotyczącą tego, o czym z Wami rozmawiamy i nie planujemy, jeśli tego dotyczy pytanie, jakiegoś egzaminu czy innej formy oceniania czy weryfikowania tego, jak z tymi materiałami, które Wam w poszczególnych modułach oferujemy, pracujecie. To jest bardziej coś, co ma wspierać nas we wspólnej refleksji i porządkować to, o czym rozmawiamy, niż absolutnie być formą
kontrolowania, weryfikowania czy sprawdzania tego, co z tego dla siebie bierzecie. Dziękuję. Magda, to może jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Aha. Czy wszyscy nauczyciele ze szkoły mogliby wziąć udział w kursie e-learningowym, w którym my uczestniczymy? Wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdyby cała rada pedagogiczna była w temacie. Tak, jak najbardziej, nawet mamy to w planie. Jeśli to się jeszcze nie wydarzyło, to zadbamy o to, żeby wydarzyło się jak najszybciej. Tutaj przekazywaliśmy prośbę do dyrektorów Waszych szkół, żeby nam opracowali, przygotowali listę innych nauczycieli ze szkoły, podali nam ich adresy mailowe, byśmy byli w stanie ich zaprosić do tej platformy. Oni prawdopodobnie będą mieli nieco inną formę dostępu, będą gośćmi, będą mieli dostęp do wszelkich materiałów, ale nie będą mieli możliwości pracy z mentorami. Wierzę, że w razie czego Wasza współpraca z nimi też będzie mogła polegać na dyskutowaniu tego, co w tych materiałach oni przeczytają i znajdą. Dziękuję. I pytanie może do Jędrzeja. Jak dbać o dobrostan uczniów w szkole? No, to jest pytanie, które znacznie przekracza nasze możliwości teraz, żeby odpowiedzieć, ale będziemy się nad nim pochylali właśnie w tej publikacji. Wiem już teraz, bo Gosia się tym zajmuje z naszymi ekspertami, opracowujemy tę publikację i będziemy pracować nad tym, żeby jak najszybciej ją móc oddać w Wasze ręce. No i to będzie cały materiał taki praktyczny ze wskazówkami, jak o ten dobrostan dbać. Także tak jako taką zajawkę proszę potraktować, że będzie taki materiał. Dziękuję. I wygląda na to, że jeszcze mamy ostatnie pytanie. Kiedy upływa termin nadsyłania refleksji o drugim i trzecim module? Czy to jest 14 maja? To może ja też odpowiem. Tak jak pisaliśmy na czacie, my te terminy dostosowujemy do Waszych potrzeb. W tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, drugi moduł to jest na pewno 14 maja. Trzeci też, chyba że już został wydłużony, musiałabym zerknąć na platformę, ale nasze myślenie jest takie, że bardziej nam zależy na tym, byście realnie z tych materiałów skorzystali, byście nad nimi popracowali i jeśli w czymkolwiek brakuje Wam czasu, po to jest kierownik kursu, po to są nasi mentorzy w kursie, żeby bezpośrednio się do nich odezwać i ewentualnie poprosić ich o to, by ten termin został wydłużony. Nam zależy na tym, by te materiały były jak najbardziej dla Was użyteczne, jak najszerzej stawały się źródłem refleksji i wspólnej rozmowy o tym, niż żeby w jakikolwiek sposób w tym trudnym, dziwnym, innym niż zawsze czasie blokować Wam dostęp do tych materiałów. Mogę jeszcze jedną rzecz, Karolina, powiedzieć? Bo odnośnie tego pytania o tutoringu, to troszeczkę starałem się odpowiedzieć, ale jeżeli macie Państwo jakieś pomysły na to, jakie tematy powinniśmy jeszcze zaproponować na fakultetach kolejnych, to zachęcamy Państwa do tego, żebyście kontaktowali się z osobami, które opiekują się Waszym obszarem, bo to jest pewnie taki najprostszy dla nas formuła i proponowali takie rzeczy. Nie obiecujemy oczywiście, że będziemy mogli na wszystkie te postulaty, propozycje odpowiedzieć, ale chcemy to w miarę możliwości robić, więc zachęcamy Państwa do tego, żebyście się też dzielili takimi propozycjami. I jeszcze pytanie tam było na czacie, padło pytanie, czy mogę jako wychowawca zabrać swoją klasę na wycieczkę. O, i Gosia. Super. Gosia pokazuje, że Gosia odpowiedziała na to pytanie. No dobra. No to ja już może nic nie będę mówił. Dobrze, to ja może powiem, o co mi chodziło. Tak, ja odpowiedziałam na czacie, padło takie pytanie, tak, z tej wycieczki, z tego wsparcia mogą korzystać tylko uczniowie tej jednej wybranej klasy. Tam padło pytanie o wychowawców. Natomiast jeżeli chodzi o pytania, to ja chciałam wrócić jeszcze do jednego, które się pojawiło na czacie, które nie zostało odczytane. To było pytanie o to, czy będziemy przenosić inspiracje do edukacji spoza sektora edukacji.
I chcę powiedzieć, że to pytanie jest o tyle ciekawe, że będziemy współpracować z przedsiębiorcami, tak? Czyli tu jest kwestia innowacyjności, współpracy z przedsiębiorcami, z odkrywcami, z osobami, które działają w sposób innowacyjny, więc myślę, że część tych rzeczy, które oni mogą wnieść do edukacji, też uda się w jakiś sposób zaszczepić. To tylko tyle chciałam uzupełnić, bo wydawało mi się, że jeszcze tam na czacie było takie pytanie. Wasze uzupełnienia już sprawiły, że na wszystkie pytania padła odpowiedź, zarówno z tych na czacie, jak i tych, które sobie tutaj przekopiowaliśmy od Was, więc chyba nadszedł czas, żeby zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, ale chcieliśmy Was jeszcze na koniec bardzo serdecznie zaprosić na naszą grupę facebookową, którą łatwo wyszukać, wpisując po prostu Szkoła dla Innowatora. Kasia teraz też wklei bezpośredni link na czat do tej grupy i też na pewno będziemy jeszcze Was zapraszać w komunikacji mailowej do dołączenia do grupy. No i jeszcze chciałam tylko dodać, że nagrywaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, więc w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, wyślemy je też wszystkim i też pewnie pojawi się na grupie facebookowej. To wszystko z naszej strony. Bardzo dziękujemy Wam za bardzo, bardzo liczny udział. No i piszcie do nas pewnie najchętniej na grupie facebookowej, także zapraszamy do kontaktu. Miłego weekendu i do widzenia. Do widzenia, dziękujemy. Do widzenia też. Trzymajcie się. Miłego weekendu.